Namaste. Bardzo mi miło powitać Cię na naszej ceremonii o numerze 206. W imię miłości, dobra, światła, spełnienia, obfitości i tego, co najlepsze dla Ciebie. Z całego serca dziękuję, że jesteś dzisiaj tutaj ze mną oraz innymi uczestnikami i razem tworzymy ten nowy i piękny świat. Gwarantuję Ci, że klucz do szczęścia o numerze 206 pomoże Ci dużo szybciej zrealizować wszystkie Twoje marzenia, wszystkie Twoje pragnienia i osiągnąć to, czego pragniesz. Szczególnie w dziedzinie miłości. Bo dzisiaj porozmawiamy o miłości. Miłości, gdzie znajdujemy naszą drugą połowę i jak to dokładnie wpływa na nasze doświadczenia tutaj na Ziemi. To spotkanie jest idealne dla wszystkich tych osób z Was, które już przeżyły ten moment zakochania się, odnalezienia tej właściwej osoby, ale również dla tych wszystkich, których te pierwsze motyle w brzuchu już gdzieś odeszły i związek jest inny niż na początku, a chcemy, aby wróciło to piękne i pozytywne, ale również dla tych wszystkich osób z Was, które jeszcze nie spotkały tej drugiej połowy i nie było im dane przeżyć tego pięknego momentu zakochania się, gdy widzimy ten świat przez przysłowiowe różowe okulary. Kolor różowy, naturalnie kolor miłości. To spotkanie jest również idealne dla nas wszystkich, którzy mają jeszcze jakiekolwiek problemy z miłością do samej siebie albo samego siebie, ponieważ to wszystko jest niesamowicie powiązane i ma ogromne znaczenie dla realizacji swojej misji, swojego powołania tutaj na Ziemi, ale również w tym, jak osiągamy nasze marzenia, nasze pragnienia i czy mamy tutaj na Ziemi to niebo, czy raczej czyściec lub piekło, o którym mówiliśmy już ostatnio. Dzisiejsze spotkanie będzie bazowało na energii wyższej arcykapłanki, energii zaufania błazna, ale przede wszystkim na tej niesamowitej wibracji kochankowie, czyli dwa przeciwieństwa, które się przyciągają. Dlaczego tak jest? Dlaczego na początku mamy to odczucie tego, że możemy świat na rękach nosić, a dlaczego po jakimś czasie pojawiają się może jakieś bariery w związku, problemy i trudności? Dlaczego tak jest, że przyciągamy się i tworzymy związki? Jakie ma to znaczenie? Jakie konkretnie wyższe znaczenie, wyższy cel tutaj jest ukryty? No i wiele, wiele innych szczegółów, które myślę, że będą dla Ciebie bardzo interesujące. Zanim jednak przejdziemy do przesłań od siły wyższej, rozpoczniemy jak zwykle od aktywacji Twojego wewnętrznego ognia, słońca, tej siły wewnętrznej, również tej siły miłości i namiętności, oczyszczenia, podwyższenia wibracji, połączenia z tym miejscem mocy, a następnie krok po kroku, prostymi słowami przekażę w Twojej dłonie wiedzę wyższą, która myślę, że bardzo Ci pomoże w konkretnej sytuacji, w konkretnym czasie, ale również może będzie taką wiedzą, którą wykorzystasz dla innych. Jeżeli ktoś będzie potrzebował Twojej pomocy, Twojego wsparcia, to popatrzysz na jego związek, jego konkretną sytuację z innej perspektywy, właśnie z tą mądrością wyższą i będzie Ci dużo łatwiej dać dobrą radę, mądrą radę, by ta osoba podjęła mądrą decyzję. Dlatego, aby nie przedłużać, zaczynajmy. Bardzo proszę, wstań w tej chwili. Nadszedł teraz moment, aby sprawdzić, czy już subskrybujesz mój kanał i czy masz aktywne powiadomienia, aby nie przegapić żadnych nowych treści i żadnych transmisji na żywo. I może dokładnie teraz masz już ochotę napisać komentarz pod filmem, będzie mi bardzo, bardzo miło. Również wszystkie pytania zawsze pisz w komentarzu, ja staram się na nie na bieżąco odpowiadać. Pamiętaj również o tym, że pod każdym filmem jest okienko opisu. W tym opisie znajdziesz wszystkie ważne linki do tych tematów, które omawiam w konkretnym filmie, które dzisiaj poruszyłam, ale również do innych miejsc, gdzie znajdziesz dodatkowe treści.